Witajcie! No, jak widzieliście w poprzednim filmie, błotnik przykręcony. Teraz będę przykręcał drugi błotnik. Co jeszcze? O 60 dzisiaj nie mówimy. Tu w każdym razie co? Ruszyliśmy, słuchajcie, tłoki powoli, także fajnie, bo się zaczynają ruszać. Także jeszcze chwilka i one zaczną łazić. Zobaczymy po prostu wtedy, jak je opuścimy. Będziemy mogli to wyczyścić, co tutaj było, i zobaczymy, jak to się będzie sytuacja przedstawiała z tym, w tym temacie. Co jeszcze? No za chwilę właściwie przystępuję do montażu błotnika, tutaj tego prawego. No a tu jeszcze od te resztki lampy po prostu zaraz odczepię i tutaj wpakujemy lampę. No chciałbym, żeby była ta, co trzeba, ale będzie niespodzianka, słuchajcie, bo będzie lampa model 47. Bez okularów ochronnych nie ma co szlifować, bo szkoda oczu. I tutaj zaraz to odetniemy. O, i tutaj te resztki lampy nam się już do niczego nie zdadzą. Tutaj widzimy to mocowanie jest, no jest jakie jest, no ale innego nie mam. To w każdym razie nie będziemy się tutaj z tym, że tak powiem, szczypać. Ale w międzyczasie jeszcze, zaraz, czy ja miałem gdzieś śruby do tego, do tych błotników. Zaraz muszę poszukać jeszcze jedną śrubę do błotnika. I zaraz go przykręcimy, a następnie zajmiemy się mocowaniem lampy. Tak, tak, też będzie oryginalna lampa prawa. No, błotniki siedzą, pokrywa siedzi. Tu jeszcze co zostało? Tu jest jedno ramię podnośnika jest. Będę zakładał drugie. Następnie tutaj te dwa wieszaki. I połączymy tutaj podnośnik. Błotniki, jak widzicie, oryginalne, także można powiedzieć, że ten tył już jest no prawie skończony. Tu zobaczcie te pedały, co trzeba, zamontowałem, także wszystko wraca do oryginału. Bardzo bym się cieszył, gdyby mi się udało go zrobić maksymalnie oryginalny. Jeszcze raz powtarzam, tu zostawiam ten blokator, bo ktoś może sobie życzyć, ktoś może sobie nie życzyć, a po co po prostu nie będzie chciał, to sobie zdejmie, to w sumie nie jest problem. Także to, no i co teraz? Teraz mogę założyć takie cudeńko, aż mnie po prostu tutaj taka ochota wzięła, żeby tą lampę przykręcić, bo zobaczycie, jak to naprawdę ładnie wygląda. Tą lampę, którą zaraz zobaczycie tutaj na tym ciągniku, to jest lampa model 46 i 47. W 48 była już nieco inna lampa, ja niestety tej innej lampy nie mam, dlatego zamiast założyć bocianowską zwykłą, która była dopiero po 50 roku, to założę model wcześniejszą, 47 rok, i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. No, tu mam tą lampę, zobaczcie, tak wygląda ta lampa z 46 i 7 roku. Naprawdę bardzo fajna, tylko tutaj widzę, że ta śrubka coś jest, oj. Zobaczymy od razu, właściwie to mogę odkręcić i zobaczymy, co ona ma w środku, bo sam nie wiem. Widzicie, to jest szkło, nie plastik. No i to jest kompletna lampa, zobaczcie, wszystko ma tutaj, to podświetlenie też jest ze szkła. To jest skóra, panie! No bardzo ładne, musi być elegancko. Tylko tutaj z tą śrubką nie bardzo to współgra. Nie, to więcej nie chcę. Dobra, ja to tak założę, nie będę tam się z tym bawił, bo nie chcę tutaj czegoś zepsuć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało zaraz. O, tu ponieważ ten drugi uchwyt jest trochę nie bardzo, to zakładam taką dużą podkładkę, żeby to się lepiej złapało. I spróbujemy to w tą stronę, jak nie chciało się tam tak złapać. To może w ten sposób się złapie. No mówię, mi zależy na tym, żeby ten ciągnik skompletować.
znacie moje umiejętności mechaniczne, więc nie odważę się po prostu jeszcze, zwłaszcza zetora, kiedy go jeszcze nigdy nie robiłem, więc zwłaszcza zetora remontować, chociaż może kto je wie, może się zabiorę za to. O, pyk, i ta lampa już stąd nie wyleci. No i tak to powinno wyglądać, słuchajcie. Tu mamy tą lampę, teraz prawa, co? Fajnie wyglądała. Muszę tylko znaleźć blachę do tego, ale myślę, że zaraz coś znajdę i jakoś się to zamocuje. Idea jest taka, jeszcze raz powtarzam, żeby on był maksymalnie kompletny. Reszta dla nowego właściciela będzie robotą. Tymczasem wobec tego zajmę się szukaniem tej blachy tutaj na tą stronę. No i może jeszcze te zwłoki fotela, po prostu o których mówiłem, też tutaj wcisnę. No, oto ta lampa znalazłem, widzicie? To jest oryginał z 1948 roku. Metalowa puszka, tutaj ten ma być drobny gwint. No i pięknie, niemal nowa lampa, zaraz będziemy ją montować. No, to przystępujemy do montażu. Jest to, obie lampy są czechosłowackiej firmy Autopal, przy czym tamta lewa, ona jest o, i przykręcone. I patrzcie, jak to teraz wygląda pięknie. Od razu normalnie inny ciągnik. Zaczyna wyglądać jak oryginał. To o to właśnie chodziło. Także widzicie, tą puszkę, to tutaj pod akumulator mówiłem, że mam tylko taką, innej nie mam, niestety nie zamontuję nic innego. Tu fotel po prostu został obcięty, widzicie, on ma tutaj powinna być jeszcze taka ramka. I tu stąd dotąd chyba jeszcze takie coś, ale to wszyscy obcinali, to wstawiali tu jakieś inne, widać tutaj jest co innego spawane. Także no jest jaka jest, mówię, to od razu mówiłem, to jest tylko po to, żeby tutaj było, jak ktoś będzie chciał, to sobie ją odtworzy, a jak nie, no to po prostu wyrzuci na złom, no bo mi w każdym razie żal było tego wyrzucać, bo takich rzeczy już jest coraz mniej i coraz trudniej o nie. Oczywiście te mocowania tutaj do tych lamp to nie są oryginalne, to jest, ja tylko to po prostu tak założyłem, żeby móc te lampy przyczepić, przykręcić. To samo tutaj, to ktoś akurat zrobił, o tu widzicie, to jest fragment oryginalnego mocowania lampy, tylko oni to wszystko właśnie ucinali i tutaj zaczęli kombinacje alpejskie po swojemu. I tak to, słuchajcie, wygląda. No oczywiście gniazdo przyczepy oryginalne od Ursusa C325, ale nie będę go stąd wykręcał, bo akurat chyba coś takiego mam u siebie, także zobaczymy. Zresztą jeżeli nie będę miał, no to je zabiorę, a jeżeli jest u mnie, no to nie będę go ruszał. W każdym razie tu jeszcze tylko wieszaki do tyłu i właściwie można powiedzieć, że tył skończony. Tymczasem powoli zabiorę się jeszcze za zegary. Muszę znaleźć oryginalne zegary, białe tutaj mają być i myślę, że coś znajdę. Nie wiem, jakim one będą stanie, ale postaram się znaleźć działające. Zobaczymy, ponieważ nie mam już tych zegarów. Kiedyś miałem ich sporo, ale wyszły niepotrzebnie zupełnie. No ale cóż, kto przypuszczał. Także to, no i co? I zaraz będę przykręcał tutaj koła do przodu, żeby tutaj żeby ten ciągnik stanął na własne koła właściwie i będzie już. Aha, jeszcze tutaj ten drążek właśnie kierowniczy, muszę go też zorganizować. No i śrubę zamienić na kranik spustowy wody. To tutaj mamy tyle. Zaraz będę przykręcał koła. No, to trochę dzisiaj porobiłem przy zetorze. Fajnie, cieszy mnie to, że te lampy tutaj mamy oryginalne. Patrzcie, jak się pięknie błyszczą. Te szkła są nowe właściwie tutaj w obydwu lampach. Ta jest, bym powiedział, nawet nowa albo prawie nowa. Wyglądają świetnie. Błotniki są. Namiastka fotela jest, bo inaczej tego nie nazwę. No i zobaczcie tutaj. Zamontowałem atrapę, chłodnicę.
No i co? Koła muszę zamontować, ale to nie jest takie proste, problem ze śrubami, bo muszę z innego zatora odkręcić. Tego na razie nie mogę znaleźć filtra, więc chyba ten będzie musiał zostać. Ważne jest, że jest oryginalną szklanką, to też po prostu, bo tutaj ludzie pakowali słoiki, cuda na kiju, tam, że tam się różne rzeczy dzieją. No i nie mogę znaleźć tego filtra paliwa, ale spróbujemy, może się uda go znaleźć. No i właściwie jak mu przykręcę tutaj te koła, no to zostanie tylko założenie głowicy i pokrywy na silnik. Aha, no i lampy przednie też nie mogę po prostu znaleźć, gdzieś je schowałem i sam teraz nie wiem gdzie, zwykle to tak bywa. No ale już słuchajcie, zatorek wygląda, znaczek elegancki. No, także tutaj mówię, no staram się po prostu, żeby tu było maksymalnie oryginału. Pompa wody dosyć już taka zrobiła się w tej chwili trudna do zdobycia. Błotniki też nie są takie dosyć najłatwiejsze. Tego nie mogę zdjąć, próbowałem, więc po prostu dołożę tutaj tą gwiazdę. Ona się tam, tą felgę trzeba będzie tylko tą tarczę wyciąć, włożyć gwiazdę i założyć felgę. To już wszystko pasuje tak jak trzeba. No i o. I wygląda, proszę ja was, coraz lepiej, coraz kompletniej. Aha, no oczywiście jeszcze zegary spróbuję tutaj dołożyć, ale to jeszcze chwilę zajmie. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'ma go get it tonight.